Wodociągi płockie zaczynają modernizację ujęcia wody Grabówka. Właśnie podpisały umowę z wykonawcą. O szczegółach dziennikarze dowiedzieli się podczas konferencji prasowej. Inwestycja ma kosztować ponad 12,5 miliona złotych. Ponad połowę tej kwoty spółka pozyskała z funduszy unijnych, natomiast prawie 4 miliony złotych pochodzą z preferencyjnej pożyczki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ujęcie wody na Grabówce ma już ponad 50 lat. Stanowi główne źródło zaopatrzenia miasta w wodę. Najwyższy czas, ażeby je zmodernizować, ażeby wprowadzić nowoczesne technologie, które sprawią, że będziemy to, co tak bardzo oczywiste dla mieszkańców Płocka, czyli właśnie woda w kranie, mieli najwyższej jakości. Zakres inwestycji obejmuje wymianę istniejących pomp oraz armatury razem z rurociągami. Prace budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie. Potrwają do marca 2022 roku. Kolejne miejsce do rekreacji i aktywnego wypoczynku powstało w Płocku. To park nad Jarem na osiedlu Skarpa. Najwięcej powierzchni na jego terenie zajmuje nowoczesny plac zabaw. Do dyspozycji dzieci w różnym wieku jest kilkanaście urządzeń. To m.in. wieloosobowe huśtawki, bujaki, karuzela, pociąg, piramida do wspinania się, a także piaskownica. Wszystkie zostały ustawione na bezpiecznej, kolorowej nawierzchni syntetycznej trawy. Starszym spodoba się na pewno wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę ręczną i nożną. Obiekt o wymiarach 40 na 20 metrów jest pokryty poliuretanową, bardzo wytrzymałą nawierzchnią. Tuż obok boiska powstał zjazd linowy, a siłownia pod chmurką, która wcześniej znajdowała się w miejscu dzisiejszego parku, została przeniesiona trochę dalej w kierunku Skarpy. Inwestycja kosztowała ponad 1 100 000 złotych.